I witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Bartek, a to jest, proszę państwa, kolejny odcineczek oczywiście z gry, jaką jest Pixel Gun 3D. Czyli, proszę państwa, jest to kolejny odcineczek, gdzie próbujemy dostać się na sam szczyt, grając właśnie w Pixel Guna. Czy nam się uda? Zobaczymy. Ale proszę państwa, w dzisiejszym odcineczku pomyślałem sobie, że zrobimy taki odcineczek bardziej luźniejszy, gdzie sobie po prostu pogramy, pogadamy i będziemy próbowali właśnie wykonać zadania dzienne. A mianowicie zadania dzienne, które aktualnie właśnie mam do wykonania, wyglądają następująco. Jak właśnie w tym momencie widzicie, one nie są trudne, tylko są po prostu czasochłonne, powiedzmy, nie? Ale muszę je zrobić, żeby sobie troszeczkę, proszę państwa, tutaj zarobić tej waluty. Ponieważ no, Pixel Gun troszeczkę cierpi, jeżeli chodzi o zarabianie na peceta, ale to wiecie co? To może w sumie będzie tematem dzisiejszego odcineczka. Czyli po prostu, jak trudno jest zarobić tę walutę premium oraz tą walutę zwykłą, właśnie na pececie. Więc to może sobie w sumie przejdziemy troszeczkę później na ten temat. A w tym momencie chciałbym wam również troszeczkę poprowadzać po moich skromnych progach. Ponieważ pomiędzy poprzednim a tym odcineczkiem troszeczkę zmian zaszło. Chociażby, jak widzicie, w tym momencie mam już 20 poziom. Także pomiędzy właśnie odcinkami dość sporo pograłem. Więc ten progres na pewno cały czas idzie do przodu. Jeżeli chodzi o moje aktualne bronie, to one, proszę państwa, wyglądają następująco. Aktualnie nic w karabinkach nie mam, aczkolwiek po malusieńku zbieram sobie na taką oto broń, jaką jest Crystal Laser Cannon. Podobno mega fajna broń, zobaczymy, jeżeli mi się uda ogólnie na nią uzbierać, jak ona wygląda. W pistolecikach, proszę państwa, aktualnie w moim EQ znajdują się Dual Machine Guny, które są naprawdę fajną bronią, jeżeli nie macie fajnego karabinu, nie? Może ten damage nie jest taki duży jak na karabinach, ale dają sobie radę. Także mi to po prostu wystarcza na ten moment. W melee raczej nic nie posiadam. W specjałach raczej też. Ale posiadam właśnie nową snajperkę, którą sobie udało się zakupić na live'ie poniedziałkowym bodajże, chyba tak. Jest ona snajperką, która nazywa się Anti-Hero Rifle. I powiem wam tak, jest ona spoko. Jest mega właśnie duży damage. Tylko mam czasem wrażenie, że po prostu, gdy oddaję ten strzał, ten strzał powinien wejść, to on nie wchodzi. Mimo tego, że to jest snajperka jednostrzałowa, to te strzały momentami jakby przenikają przez mojego wroga. Także nie mam totalnie pojęcia, o co w tej snajperce chodzi, aczkolwiek jeżeli trafi, no to i na raz, tak? Po prostu jak trafi idealnie, no to zdejmuje tego przeciwnika na hita. Także jest to dość snajperka, która zmienną jest, powiedzmy, tak ją sobie nazwijmy, nie? Raz trafia, raz nie trafia. Także tak właśnie, proszę państwa, aktualnie wygląda mój setup. Raczej chyba w heavy też nic nie posiadam, także zmieniło się troszeczkę, aczkolwiek nie tak znacząco, jakby mogło się zmienić. Ok, czy jeszcze coś wam mogę pokazać, czy to już jest raczej czas na przejście do właściwej części odcineczka. Chyba mi się wydaje, że nic więcej wam już nie pokażę. Chyba że mogę wam pokazać na przykład moje pety, które aktualnie jeszcze mam. Wiem, w pierwszym odcinku obiecałem wam, że otworzymy sobie jajko, ale totalnie o tym zapomniałem. Przepraszam po prostu, nie? Po prostu musicie mi to wybaczyć, ale skleroza nie boli, jak to mówią. Ale mogę wam za to pokazać pety, które mi do tej pory dropły. Może to was troszeczkę zadowoli, powiedzmy, nie? Także od góry właśnie moje zwierzaczki prezentują się następująco. Tutaj może ta kolekcja nie jest jakoś duża i ogólnie nie wiadomo jaka, ale myślę, że po prostu z czasem, jak będę grał, to ta kolekcja się po prostu powiększy.
Czy tak będzie? Zobaczymy, nie? Na pewno będziecie o tym informowani na bieżąco. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem wam pokazać. Także teraz sobie, proszę państwa, już przejdźmy do tej właściwej części odcineczka, czyli spróbujemy sobie wykonać jedno z aktualnych moich daily tasków. I na tym odcineczku chciałbym spróbować wykonać dwa, powiedzmy, że taski. A mianowicie chciałbym spróbować zrobić pierwsze miejsce na checkmate'cie i przy okazji jeszcze troszeczkę sobie nabić skora, jeżeli chodzi o deathmatch. Także myślę, że to chyba można sobie dość ładnie połączyć i to właśnie sobie, proszę państwa, zróbmy. Ale oczywiście na starcie pragnę wam również przypomnieć, że jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to w tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. O, widzicie, na przykład teraz nie trafiłem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. A my co? Myślę, że chyba w tym momencie przejdziemy sobie już do tematu tego odcineczka. A mianowicie, że Pixel Gunie na PC-cie się mega ciężko zarabia. Mianowicie, o co mi chodzi? Na pewno ci, którzy grali na telefonie, doskonale sobie zdają z tego sprawę, że żeby sobie zarobić tą walutę grową, powiedzmy, czyli po prostu te pieniążki oraz gemy, po prostu wystarczyło oglądać sobie reklamy, nie? Niestety na PC-cie wygląda to troszeczkę inaczej, mianowicie nie ma czegoś takiego jak reklamy, więc sposób ogólnie ten najłatwiejszy został w tym momencie zlikwidowany niestety, co troszeczkę boli. I pozostały nam właśnie tylko i wyłącznie otwieranie skrzynek, tylko że skrzynki wyglądają tak, że niestety, ale one również w nich nie znajdują się same pieniądze, nie? Czyli po prostu mamy różne rzeczy w tych skrzynkach i mamy również małą szansę na zarobek. Także niestety, ale jeżeli chcemy sobie zarobić pieniążki, to zauważyłem, że teraz taką najlepszą metodą, żeby po prostu sobie zarobić takie podstawowe pieniądze, takie szybkie, to jest po prostu granie na trybach turniejowych, bo tam bodajże jeżeli wbijemy tą najmniejszą rangę, albo tą drugą najmniejszą rangę, to mamy szansę sobie zarobić tam bodajże od 100 do 150 chyba monetek. Nie jest to dużo, aczkolwiek na pewno to jest więcej zdecydowanie niż dostajemy po prostu za samo granie, co jest dla mnie totalnym nieporozumieniem i liczę na to, naprawdę na to mega liczę, że twórcy wprowadzą coś, nie, dzięki czemu po prostu gracze, którzy nie płacą zbyt dużo pieniążków, albo w ogóle nie płacą, czyli tacy po prostu gracze free to play, będą w stanie sobie przynajmniej troszeczkę tej kaski zarobić. Bo ja rozumiem, że są te dzienne zadania, spoko, fajne, że one w ogóle są i można sobie je zrobić i troszeczkę sobie pozarabiać. Ale jak dla mnie to jest za mało, bo w tym momencie, owszem, mam taki niski poziom, że raczej kupienie tych nowszych broni nie stanowi zbytnio wyzwania, nie? Ale im wyższy poziom, tym te bronie będą kosztowały po prostu więcej. I przez to będę sobie po prostu musiał się zastanawiać, którą mam broń ogólnie wybrać. Czy ja muszę wybrać sobie snajperkę, czy po prostu będę chciał sobie kupić jakiś karabinek, zamiast na przykład sobie kupić to i to. Co już jest takie troszeczkę słabe i według mnie na pewno to jest do zmiany, takiej naprawdę dużej zmiany. Bo w tym momencie, jak widzieliście, zarobiłem marne 4 monetki. To jest naprawdę jakiś żart. Nieśmieszny żart, który powinien być zmieniony. Według mnie oczywiście, nie? Jeżeli macie inne zdania ten temat, to piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. To na pewno sobie możemy na przykład podyskutować na ten temat. Ale naprawdę, powinno to zostać zmienione. Bo mówię, przynajmniej jakieś, nie wiem, jakieś dodatkowe zadanie chociażby, gdzie te zarobimy sobie te 30 monetek dodatkowych. Albo po prostu jakieś darmowe skrzyneczki. O, na przykład darmowa skrzyneczka z gwarantowanym właśnie albo walutą premium, czyli tymi kryształkami, albo po prostu zwykłą walutą. To już by było spoko, nie? Bo
Jest owszem, jest coś takiego jak właśnie dzienna skrzyneczka. Tylko że dalej dostajemy po prostu dostęp albo do boosta razy 2 na expa. A po co exp, skoro nie mamy lepszych broni i kasy przy okazji, żeby sobie je ulepszać. Albo jakieś inne słabe rzeczy, ale monetki dostajemy bardzo, bardzo rzadko. A jeżeli dostajemy, to naprawdę znowu w małych ilościach. Także ja rozumiem, że ta gra jest nastawiona mega na pay to win, ale no też powinna być raczej w małym stopniu skierowana też do graczy tych free to play, żeby po prostu ich nie odstraszyć, a ich po prostu zachęcić do wydawania pieniędzy. Takie jest oczywiście moje skromne zdanie. Także mam nadzieję, że twórcy właśnie już coś tam planują, jeżeli chodzi o dodatkowe zarabianie dla graczy free to play. Bo jak nie, no to będzie dalej ciężko na wyższych poziomach, nie? Ludzie pewnie będą latali, ci, którzy nie wydają pieniędzy. Podejrzewam, że na 30 poziomach będą mieli broń na 20 na przykład, bo kupią sobie taką broń, jest ona w miarę tania, no to mogą sobie na to pozwolić, nie? Także po prostu moim zdaniem, to jest oczywiście dalej moje zdanie, twórcy powinni właśnie się nad tym zastanowić. Co by tu zrobić, żeby również gracze free to play nie cierpieli aż tak bardzo, jeżeli właśnie chodzi o bronie, tego typu rzeczy, jak ulepszacze i tak dalej, nie? Także jeżeli oczywiście z moim zdaniem się zgadzacie, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Jeżeli nie, to również piszcie i po prostu możecie swoje argumenty również w komentarzach zawrzeć. Także jestem w sumie mega ciekawy właśnie waszej opinii oraz opinii osób, które może grają na przykład na telefonie. Jak to wygląda, może ja nie wiem, może coś się zmieniło też na telefonach i też to wygląda troszeczkę gorzej niż wcześniej to wyglądało z tymi reklamami, nie mam pojęcia. Mega też się chętnie tego dowiem. Także na pewno możecie śmiało pisać w komentarzach. A ja na pewno chętnie sobie właśnie na ten temat poczytam. Dobra. A my w tym momencie może już się troszeczkę skupmy na grze. Bo niestety, ale 7 miejsce, czy tam 8, to nie gwarantuje nam wykonania tego zadania. A to właśnie musimy zdobyć miejsce numer 1. Ale szczerze powiedziawszy, to będzie ciężkie raczej. Bo tutaj widzę, że są naprawdę gracze, którzy... Oj, są spoceni. Są spoceńcami po prostu, nie? Niestety. Także no trzeba też się z tym pogodzić, że... Gracze, którzy płacą, na pewno będą po prostu lepszymi graczami też, prawda? Tak to właśnie wygląda w tego typu giereczkach. Może tak jest, ale grunt, że po prostu się czerpie zabawę z gry, prawda? Nie trzeba być cały czas na pierwszym miejscu. Grunt, że gra sprawia wam przyjemność. Ale okej, nie udało się, proszę państwa, także myślę, że spróbujemy sobie może jeszcze raz na tej mapie, bo 3 razy sztuka, jak to mówią. Także lecimy. Może tym razem szczęście to pomoże. Może nam pozwoli wygrać to szczęście. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało, prawda? Dobra. Ogólnie również staram się nauczyć trikę coś tam, nie? Czyli mianowicie metody na trochę wyższych poziomach. Polegające na tym, że najpierw wyciągam snajperkę, zadaję jakieś tam potężne obrażenia, a po prostu potem sobie gracza dobijam drugą bronią, nie? Także tego się aktualnie uczę. Wychodzi średnio. Czasem wychodzi dobrze, czasem wychodzi średnio. Ale to też w sumie zależy od dnia, powiedzmy. Ale na pewno tego się będę uczył. Także no... Okej, dobra, mamy fraga. Teraz... No nie, no anti-hero rifle. Ale nie rozumiem. Czasem po prostu... Jakoś to przeciwnikom wychodzi, nie? Przeciwnikom od razu te strzały wychodzą z tej snajperki. Ja nie rozumiem. A mi nie wychodzą. No widzicie? Moja snajperka nie zabija na hita. O co tutaj chodzi, nie mam totalnie pojęcia. Także nie wiem, czy ja mam po prostu już po tej snajperce za mały poziom może? Może powinienem ją ulepszyć w jakimś tam stopniu, żeby to zadziałało? Zadawała większe obrażenia? Nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia.
Także no, trzeba będzie po prostu... Może ją ulepszyć, ale ją dopiero ulepszę, albo jakąkolwiek broń ulepszy, jak już będę miał wykupiony ten karabinek, nie? Bo to jest teraz w tym momencie dla mnie priorytet, jeżeli o to chodzi. Także najpierw się skupiamy właśnie na karabinku, a potem się będziemy skupiali na innych broniach. Także okej. No dobra, mamy fraga. Niestety zajmujemy w tym momencie miejsce siódme, więc to nie jest jakoś wybitne miejsce, aczkolwiek jak już na starcie powiedziałem, jest to luźny odcineczek, także w tym momencie raczej się aż tak mocno na grze nie skupiam, tylko po prostu, żeby sobie z wami pogadać na konkretny temat. I oczywiście możecie również w komentarzach pisać, czy chcecie, żebym po prostu jakiś inny temat sobie o Pixel Gunie podjął. Jaki temat mogę sobie ogólnie podjąć, nie? Jeżeli chodzi o wersję PC-tową, bo tylko i na PC-cie aktualnie będę grał. Raczej nie zamierzam przechodzić na wersję komórkową. Raczej PC to jest miejsce, gdzie na pewno sobie będę swoje konto rozwijał. Dopóki ta gra mi sprawia przyjemność, dopóty będę sobie grał tą grę. I oczywiście, dopóty wam ta gra się również będzie podobała na kanale, to również będą się pojawiały odcinki, bo aktualnie to zauważyłem, że ta gra wam się spodobała mega. Ta gra naprawdę wam do gustu przypadła w moim wykonaniu. Także dziękuję wam oczywiście za aktywność pod poprzednimi odcinkami. Jeżeli chcecie więcej, no to wiecie. Wiecie, co macie robić, nie? Po prostu oglądajcie, ja zauważę, że wam to się dalej podoba i że chcecie więcej właśnie odcineczków z Pixel Guna 3D. Ale okej, proszę państwa, więc co? Tryb dobiega końca i myślę, że ten odcineczek również właśnie końca dobiegł. Także jeżeli taki odcineczek wam się spodoba, to tradycyjnie łapkę w górę, właśnie komentarze na aktualny temat, który właśnie w tym odcineczku sobie poruszyliśmy, oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Ja się wami w tym momencie będę żegnał, także tradycyjnie życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.